Cześć, witam Was serdecznie w tym filmie Pawotube 30C od Nanlite'a. Recenzja i test. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy zatem od tego, co dostajemy w pudełku, a później przejdziemy do omówienia budowy lampy. Lampka przychodzi w takim oto pokrowcu. Jest to bardzo fajny, duży pokrowiec, który mieści w sumie dwie lampy. Oczywiście w zestawie dostajemy jedną i kilka akcesoriów, o których Wam już opowiem. W zestawie dostajecie jedną rurkę Nanlite Pawotube 30C. Do tego dostajecie dwie linki zabezpieczające po jednej i po drugiej stronie i tak jak powiedziałem, mogą one służyć do zabezpieczenia. Ewentualnie możecie za te dwie linki powiesić lampkę i zaczepić na przykład o statyw albo jakieś haczyki. W zestawie dostaniecie także zasilacz z bardzo długim kablem i co fajne, z możliwością zawieszenia tego zasilacza na statywie. Piątą, ostatnią rzeczą jest taki uchwyt montażowy, dzięki któremu możecie złapać Pawotube'a i zaczepić go na przykład o statyw. Tutaj z boku wyświetliła Wam się specyfikacja tej lampy i dane techniczne. Budowa lampy jest bardzo prosta, ona wygląda jak świetlówka. Po lewej stronie mamy włącznik, mamy także możliwość wpięcia zasilania. Po prawej stronie mamy cały panel kontrolny. Tutaj także mamy dwa pokrętła, które służą do kontrolowania różnych rzeczy, w zależności od tego, co ustawiamy. Rząd przycisków, które służą do tego, żeby wybrać odpowiednie funkcje. Mamy także wyświetlacz, na którym wszystko jest wyświetlane i mamy instrukcję. Tutaj Nanlite zrobił bardzo fajną rzecz, ponieważ nie musimy mieć żadnej papierowej instrukcji, żeby wprowadzać funkcje. Zresztą te funkcje wprowadza się bardzo prosto i wystarczy chwila obcowania z tą lampą i będziecie wszystko wiedzieć. I tak jak widzicie, Nanlite Pawotube 30C to bardzo duża lampa. Jeżeli weźmiecie dla porównania Nanlite'a Pawotube 6C Mark II, to widzicie, że ta różnica jest naprawdę spora. Lampy oczywiście różnią się mocą, bo tutaj jest dużo więcej diod. Jeżeli chodzi o jakość światła, to według mnie obie lampy generują bardzo dobre jakościowo światło. Zarówno w trybie HSL, jak i CCT. Pokażę Wam mini panel LED-owy LitoLite 5C, również od Nanlite'a i sami możecie ocenić, że Nanlite Pawotube to naprawdę potężna lampa. Jeżeli chodzi o wytrzymałość samej lampy, wydaje mi się, że jest ona wytrzymała. Żadne elementy nie mają luzów, wszystko jest ładnie spasowane, nic nie trzeszczy, także to jest bardzo dobra informacja. Nie chciałbym oczywiście próbować złamać tej lampy, czego najbardziej się boję, że ta lampa właśnie spadnie i się złamie, ale jakość plastików, samo to, że próbuję to zgiąć i nic się nie wygina, myślę, że świadczy dobrze o tej lampie. Teraz zobaczycie porównanie mocy świecenia w różnych kolorach lampy Nanlite Pawotube 30C z dwoma mniejszymi, Nanlite Pawotube 6C Mark II oraz LitoLite Panel 5C. A teraz porównanie mocy świecenia w trybie CCT, czyli między 2700 kelwinów a 6500 kelwinów między 30C, 6C Mark II oraz LitoLite Panel 5C. Teraz pokażę Wam porównanie z lampą Aputure 120D Mark I, która będzie miała zamocowanego softboxa. Zobaczymy, czy Nanlite Pawotube 30C nadaje się do tego, żeby użyć go jako światła głównego. A teraz specjalnie dla Was wziąłem jeszcze panel Neuer RGB, którego bardzo często używam. To jest panel, który również świeci kolorowym światłem. Porównam go również z Nanlite Pawotube 30C i zobaczycie, jak wypadają kolory z tej lampy i z Nanlite'a.
To, co widzicie, to oświetlenie przez duży softbox oktagonalny tutaj z przodu. Nade mną jest lampa do światła kontrującego, to jest Nanlite Ring Light Holo 18, a z tyłu widzicie oświetlenie przez Nanlite PavoTube 30C. I to, co widzicie, to jest tryb RGB, to jest tryb, dzięki któremu co jakiś czas zmienia się kolor w tle i możecie urozmaicić sobie na przykład nagrywane filmy lub robione live. A teraz pokażę Wam, jak wygląda światło z tej lampy, jeżeli użylibyśmy go jako światła kontrującego. Teraz to, co widzicie, to światło kontrujące zrobione właśnie przez Nanlite PavoTube 30C. Lampę także można wykorzystać jako dekorację, pokazać ją w kadrze, dzięki czemu macie zarówno fajne efekty, jak i urozmaicenie Waszego tła. No i tak jak widzicie, dzięki takiemu oświetleniu złożonemu z PavoTube 30C i z małej PavoTube 6C2 można zrobić też ciekawe oświetlenie do zdjęcia. Ja na przykład coś takiego wykorzystuję do robienia miniaturek i do robienia zdjęć portretowych, także zobaczcie sami, kliknę sobie teraz pierwsze zdjęcie i sami ocenicie, jak wyszło. Najlepszym sposobem, żeby wykorzystywać Nanlite PavoTube 30C, jest wykorzystanie solidnego statywu z dobrym uchwytem, pozwalającym oczywiście montować PavoTube w dowolnej pozycji. I tutaj polecam Wam niezmiennie Manfrotto Avenger C-Stand seria A2033L. Do tego oczywiście C-Standa mam przymocowaną głowicę, także jeżeli potrzebuję ustawić tą lampę, na przykład w ten sposób, to mogę to bardzo szybko zrobić. Jeżeli kogoś interesuje oczywiście, to pod filmem będą linki do tego sprzętu, który ja wykorzystuję i który polecam. I tak jak Wam wspominałem, oczywiście statyw jest bardzo stabilny. On jest dodatkowo dociążony takimi dwoma obciążnikami, także nawet jeżeli to ramię jest mocno wysunięte, to ten statyw się nie przewróci. Dodatkowo to, co tu widzicie, to jest ramię, dzięki któremu możemy naprawdę solidnie oddalić lampę od statywu. To jest bardzo przydatne, jeżeli nie chcecie mieć w kadrze statywu. Ja wykorzystuję mocno takie ramię boom w momencie, kiedy chcę rzucić światło na tło, a tak jak mówiłem, nie chcę widzieć tego statywu. Dodatkowo przy tym statywie zastosowałem drugą głowicę gripową. To jest głowica umożliwiająca obrót znowu tego PavoTube'a niezależnie od tego, gdzie ten statyw stoi, także to światło mogę idealnie dostosować. I standardowo oczywiście w zestawie z PavoTube'em dostaniecie taką objemkę. To jest plastikowa objemka, dzięki której będziecie mogli złapać tego PavoTube'a i zamocować go do statywu. Do tej objemki potrzebujecie taki czpień. To jest czpień montażowy, tak zwany szpigot, który służy do tego, żeby właśnie umieścić go w takiej głowicy gripowej i zamocować właśnie w dowolnej pozycji. Jeżeli objemka, którą Wam wcześniej pokazywałem z zestawu, ta plastikowa, nie jest dla Was wystarczająca, to polecam zastosować Manfrotto Super Clamp 0.35 i to jest uchwyt montażowy, którym możecie delikatnie ścisnąć oczywiście PavoTube'a i także zamocować go czy to na głowicy gripowej, czy bezpośrednio na statywie. Teraz omówię wszystkie funkcje Nanlite PavoTube 30C. Wchodzimy przyciskiem CCT, gdzie możemy wybrać odpowiednią temperaturę barwową. Pierwszym pokrętłem ustawiamy jasność, a drugim ustawiamy temperaturę barwową od 2700 kelwinów do 6500 kelwinów. Tryb HSL możemy wybierać barwę pierwszym pokrętłem, drugim zmieniamy funkcję i przechodzimy do ustawień nasycenia. A także możemy przejść do ustawień jasności od 1% do 100%. Tak wygląda 1%, tak wygląda 10%, 50% i 100%. Wchodzimy w tryb RGB, gdzie możemy ustawić jasność i saturację oraz tryb czasowy zmiany kolorów. Mamy trzy różne tryby, gdzie możemy zmieniać długość cyklu. Efekty specjalne, gdzie mamy do dyspozycji 5 efektów specjalnych, takich jak policyjny kogut, flash, SOS, burza, świeczka. W niektórych efektach specjalnych możemy wybrać kolor, a także jasność oraz czas działania niektórych efektów. W menu możemy przełączyć się dodatkowo między tymi funkcjami, tryb pracy lampy, master lub slave, a także sprawdzić poziom naładowania baterii.
Teraz odpowiem szybko na kilka pytań, które często pojawiają się w komentarzach albo pod filmami dotyczącymi Nanlight PawoTube, albo gdzieś w opiniach, które spotkałem w sklepach internetowych. Jaki statyw rekomendowany jest do Nanlight PawoTube? Koniecznie kupcie mocny, stabilny statyw. Szczególnie jest ważny, jeżeli chcecie korzystać z Nanlight PawoTube na boomie statywowym. Wtedy naprawdę zainwestujcie w porządny statyw, który nawet przy maksymalnym wysunięciu ramienia będzie zachowywał stabilność i przede wszystkim będzie wytrzymały. Dodatkowo, oprócz statywu, polecam Wam kupić worki obciążeniowe. Czy w zestawie z Nanlight PawoTube znajduje się ładowarka? Tak. I można korzystać z PawoTube'a używając wbudowanej baterii. Ewentualnie możecie podłączyć PawoTube'a do zasilania i wtedy macie nieograniczony czas pracy. Bateria w PawoTube 30 wystarczy na około 2 godziny korzystania z lampy. Natomiast podawany czas ładowania przez producenta wynosi od 0 do 100% około 4 godziny. Jak Nanlight PawoTube wypada w porównaniu na przykład z Yongnuo YN360 i z tubą od Godoxa? Powiem Wam, że tuby od Godoxa niestety nie mam i nie miałem na testach, więc ciężko mi coś powiedzieć, ale jeżeli chodzi o Yongnuo YN360, to na pewno cenowo Nanlight jest dużo droższy, jednak oferuje dużo lepszą jakość światła i jest dużo mocniejszy. Czy Nanlight PawoTube 30 ma regulację zieleni i magenty w trybie CCT? W trybie CCT niestety nie ma takiej możliwości, żeby PawoTube 30 miała regulację. Jest to funkcja dostępna dopiero w panelu Nanlight PawoTube 6C2. Czy można sterować PawoTube'em 30 przez aplikację na telefonie? Można oczywiście korzystać z aplikacji, jednak musicie dokupić dodatkowy sterownik, który kosztuje około 600 zł. Jest to sterownik Nanlight CNW2. I wtedy możecie korzystać z aplikacji zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Czy lampa ma wentylator? Nie, PawoTube'y nie mają żadnego wentylatora. Czy światła mogą być używane w czasie, kiedy są podłączone do ładowania? Tak, oczywiście PawoTube'a możecie używać, jeżeli podłączycie go do gniazdka. Wtedy macie praktycznie nieograniczony czas pracy tej lampy. A jaka jest moja opinia o Nanlight PawoTube 30? Słuchajcie, uważam, że to bardzo ciekawe światło. Szczególnie będzie interesujące, jeżeli profesjonalnie zajmujecie się filmowaniem lub fotografią. Wtedy ta lampa, jej specyficzny kształt będzie naprawdę bardzo, bardzo potrzebny niektórym osobom. Ciekawe efekty można dzięki temu uzyskać. Można w fotografii na przykład używać tej lampy do malowania światłem, do robienia takich ciekawych efektów, które możecie zobaczyć gdzieś na internecie, ale także możecie tą lampę wykorzystać jako światło główne, jako światło efektowe, jako światło do oświetlenia tła. Zresztą w filmie widzieliście, pokazałem zastosowania, pokazałem także porównania z innymi lampami, więc sami możecie ocenić, na ile ta lampa będzie dla Was użyteczna. Ja uważam, że będę często korzystał z tej lampy właśnie do tego, żeby uatrakcyjnić swoje tło, żeby pokazać fajną kolorystykę, bo ta lampa naprawdę daje niesamowicie fajne efekty przez to właśnie, że jest w ten sposób zbudowana, że jest to podłużna, wąska lampa. Wąskie źródło światła także pozwala na to, żeby to światło właśnie rzucić w odpowiednim miejscu, żeby ono się nie rozprzestrzeniało. I do tego podoba mi się to, że ta lampa jest po prostu prosta w użyciu. Szybko rozkłada się ją, można szybko ustawić wybrany kolor, wybrane oświetlenie i po prostu sprawia to przyjemność. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten film do końca. Teraz pokazuję Wam się kolejny film, także zachęcam do kliknięcia. Zostawcie lajka, jeżeli ten film Wam się podobał. Jeżeli czegoś Wam brakuje, to oczywiście zadawajcie pytania w komentarzach. No i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!